wydarzeniu namaszczenia w Betanii wydaje się, że wszystko jest nie na swoim miejscu. Ponieważ na uczcie, gdzie z reguły przebywali tylko mężczyźni, no, wchodzi kobieta. I jak to zwykle bywa, robi zamieszanie. Do tego stopnia, że niektórzy zaczynają szemrać. Bardzo ciekawa jest tutaj postawa kobiety. Jak wiemy, kobieta wyraziła swoje współczucie. Chodzi tutaj o Marię, a więc z tej rodziny zaprzyjaźnionej z Jezusem. Kobieta okazuje to miłosierdzie, to współczucie, co jest, myślę, że typowe właśnie dla kobiet, że wiedząc, co czeka Chrystusa, przychodzi z tym, co ma najcenniejsze. Można by powiedzieć, że te kobiece zbytki, jak wiemy, kobieta lubi czy do fryzjera, czy makijaż, w taki czy inny sposób dba o siebie. I tutaj też Maria postanowiła okazać właśnie w taki sposób miłosierdzie, w sposób typowy dla kobiety, namaszczając głowę Chrystusa olejkiem po szemraniu. Wiadomo, że musiał to być olejek dosyć drogi, a więc kosztowny. I tutaj dzieje się coś ciekawego, ponieważ Chrystus, stając w obronie tejże kobiety, jednocześnie pokazuje, że kobiety również mają za zadanie i są posłane do głoszenia Ewangelii, do głoszenia tej dobrej nowiny. Niemniej jednak nie chodzi o to, aby wykonywały te same rzeczy, które wykonują mężczyźni, ponieważ pomimo całej przyjaźni do Marii, Chrystus nie włącza jej w grono 12 apostołów. Podobnie zresztą nie czyni tego wobec swojej matki, co wydawałoby się najbardziej uzasadnione. Właśnie postawa tej kobiety, która namaszcza Chrystusowi głowę olejkiem, ukazuje nam, że właśnie kobieta potrafi dotrzeć do drugiego człowieka poprzez uczynki miłosierdzia, poprzez okazanie tego miłosierdzia. I nie jest to żadna rozrzutność. Dlatego te dzisiejsze ideologie, które promują tak zwaną równość, ci, którzy w Kościele domagają się święceń dla kobiet, myślę, że warto, aby jednak duchowo odczytali też i ten fragment Ewangelii i zrozumieli, że nie wszyscy w Kościele muszą pełnić te same zadania. Bo jeżeli zabraknie tego, co kobieta potrafi uczynić najlepiej, a więc tego okazywania miłosierdzia, to i w świecie trudniej jest odkryć, czym jest to Boże miłosierdzie. I dlatego warto to podkreślić, że każdy w Kościele ma swoje zadanie, każdy powołany jest do głoszenia Ewangelii, ale każdy ma inne zadanie. Przepiękna postawa też Pana Jezusa, jak tutaj czytamy, znając sposób myślenia kobiety, wie, że na pierwszym miejscu bardzo często są uczucia, odczucia, emocje. Dlatego też stając w jej obronie, nie podejmuje jakiegoś konkretnego działania, ale zwraca się do tych, którzy szemrali. Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Wiemy, że właśnie przykrość wiąże się też z emocjami. Dlatego i tutaj Chrystus staje, stając w obronie tej kobiety, jednocześnie zaznacza, że właśnie ta sfera emocjonalna, ta wrażliwość emocjonalna kobiety jest czymś pięknym. Trzeba bardzo uważać, żeby tego nie ranić, ale jednocześnie właśnie ta sfera emocjonalna bardzo często jest przyczyną bólu i cierpienia u kobiet. Dlatego warto też o tym pamiętać, aby wiedzieć, że żadne jakieś równouprawnienia czy inne wymysły to nie jest to, co jest tak naprawdę dla kobiet, czy nie jest tym, co mówi o prawach kobiet, ale przede wszystkim właśnie dostrzeżenie kobiety takiej, jaką ona jest, jaką Bóg powołał ją
do istnienia i włączenie jej właśnie w to dzieło ewangelizacji, byśmy dzisiaj powiedzieli, czy głoszenia Ewangelii. Z drugiej strony mamy tutaj też bardzo ciekawe zestawienia, więc postawa kobiety, która okazuje miłosierdzie, która okazuje tę czułość Jezusowi, namaszczając Mu głowę olejkiem, który kosztował zapewne sporo i nie zwraca na to uwagi. Ponieważ tam, gdzie trzeba okazać miłość i miłosierdzie, dla kobiety koszta nie mają znaczenia. Natomiast ci, którzy się oburzali, no jak to mężczyźni, myślą o rzeczach bardzo konkretnych, no przecież ten olej kosztował tyle, można byłoby go przeznaczyć na coś innego. Ale właśnie warto pamiętać, że przy głoszeniu Ewangelii jest czas na wszystko. Też i na to myślenie konkretne, takie byśmy powiedzieli rzeczowe, chłodne, ale też jest i czas na to przeżywanie tego spotkania osobistego z Chrystusem. I wtedy to już człowiek niekoniecznie musi patrzeć na to, czy to kosztuje, czy nie kosztuje, czy coś się zmarnuje, czy można by było to lepiej wykorzystać. I to zdanie, które zwraca tutaj uwagę, że to, co uczyniła ta kobieta, będzie wspominane wszędzie tam, gdzie będzie głoszona Ewangelia. Ten przepiękny sposób okazywania miłosierdzia, które tylko kobiety rozumieją.